Ania z Zielonego Wzgórza, rozdział 35. Zima w seminarium. Tęsknota Ani za Avonlea osłabła dzięki temu, że każdą sobotę i niedzielę spędzała w swoim ukochanym domu. Dopóki trwała piękna pogoda, studenci z Kermody stale w piątki wieczorem jeździli do Avonlea nową koleją. Diana i kilkoro z młodzieży avonlejskiej oczekiwali ich na dworcu i wszyscy razem, wesołą gromadką, powracali do swoich. Ania uważała te wieczorne przechadzki piątkowe poprzez zabarwione jesienią wzgórza, na świeżym powietrzu, przy migających z dala światłach domów avonlejskich, za najmilsze i najcenniejsze godziny z całego tygodnia. Gilbert Blythe prawie zawsze towarzyszył Ruby i niósł jej torbę podróżną. Ruby wyrosła na bardzo ładne dziewczę i uważała się za zupełnie dorosłą, jaką też w istocie była. Suknię nosiła tak długą, na jaką tylko matka jej zezwalała, a w mieście upinała włosy wysoko, chociaż w domu musiała mieć warkocze spuszczone. Miała wielkie, jasno-błękitne oczy, prześliczną cerę i zręczną, choć pulchną postać. Śmiała się bardzo dużo, była wesoła, zawsze w dobrym humorze i cieszyła się każdą radosną chwilą w życiu. Jednakże nigdy nie przypuszczałam, aby Gilbert mógł sobie upodobać ten rodzaj urody, szepnęła Janka do Ani. Ania była też tego zdania, lecz nie wygłosiłaby go za nic w świecie, nawet za cenę stypendium Avery'ego. Nie mogła zataić przed sobą, że przyjemnie byłoby z takim przyjacielem jak Gilbert gawędzić, prowadzić spory, rozprawiać o książkach, o nauce i celach życia. Gilbert miał cel przed sobą. Wiedziała o tym dobrze. A przecież Ruby nie była osobą, z którą można by poważnie dyskutować na te tematy. W stosunku Ani do Gilberta nie było ani źdźbła głupiego sentymentalizmu. Myśląc o chłopcach, jeśli w ogóle o nich myślała, widziała w nich jedynie ewentualnych dobrych kolegów. Gdyby oboje z Gilbertem byli przyjaciółmi, bez wątpienia nie obchodziłoby jej to, ilu ma on przyjaciół lub kogo odprowadza do domu. Umiała pozyskiwać sobie przyjaźń i koleżanek obdarzających ją tym uczuciem miała bardzo wiele, lecz instynktownie czuła, że dopiero męska przyjaźń daje pełnię poczucia koleżeństwa i bardziej może rozszerzyć dotychczasowe horyzonty myśli. Ania nie potrafiłaby prawdopodobnie określić tak jasno tych swoich uczuć. Wiedziała jednak, że jeśli by Gilbert towarzyszył jej kiedykolwiek w drodze powrotnej z pociągu poprzez rozległe pola i przez wijące się między paprociami dróżki, mogliby prowadzić niejedną miłą i zajmującą rozmowę o tym nowym świecie, który się przed nimi roztoczył, o swych nadziejach i ambicjach. Gilbert był to niewątpliwie zdolny, mądry chłopiec o samodzielnych poglądach, pełen chęci zdobycia w życiu tego, co jest w nim najlepsze i ofiarowania mu najszlachetniejszej części swej istoty. Ruby Gillis zwierzyła się Jance Andrews, że nie rozumie ani połowy tego wszystkiego, o czym jej Gilbert prawi. Potrafi on bowiem mówić tak jak Ania Shirley, gdy się nad czymś poważnie zastanawia. Ona zaś, Ruby, nie widzi przyjemności w nudzeniu się poważnymi sprawami i rozprawianiu o książkach wtedy, gdy się szczęśliwie uwolniła chwilowo od nauki. Frank Stockley jest stanowczo weselszym i dowcipniejszym towarzyszem, ale nie jest ani w połowie tak przystojny jak Gilbert i dlatego nie umiałaby zadecydować, którego woli. Tymczasem w seminarium Ania zdobyła sobie stopniowo małe kółko przyjaciół, myślących, ambitnych, podobnych do niej,
obdarzonych bujną wyobraźnią studentek. Z rumianym dziewczęciem, Stellą Maynard i marzycielką Priscillą Grant prędko zbliżyła się i zaprzyjaźniła. Priscilla, blade, o uduchowionej twarzy dziewczę, pociągnęła ją ku sobie niewyczerpaną ochotą do figlów, zabaw i rozmaitych żartów, gdy tymczasem żywa, ciemnowłosa Stella, o duszy pełnej tęsknoty i marzycielstwa, razem z nią budowała zamki na lodzie. Po świętach Bożego Narodzenia studenci i studentki z Avonlea przerwali swe piątkowe odwiedziny w domach i zabrali się poważnie do nauki. Wszyscy seminarzyści zostali odpowiednio ocenieni na swych rocznikach, a pomiędzy poszczególnymi grupami zaczęły się pojawiać coraz wyraźniejsze różnice. Pewne fakty zostały jednomyślnie uznane i przyjęte, jak na przykład ten, że liczba ubiegających się o medal zredukowała się do 3 osób. Gilberta Blight, Annie Shirley i Louisa Wilsona. Co się tyczy stypendium Avery'ego, uznano tu za ewentualnych zwycięzców 6 studentów. Brązowy medal za matematykę przyznawano bezsprzecznie grubemu, przysadzistemu młodzieńcowi z głuchej prowincji o wypukłym czole i w połatanej kurtce. Ruby Gillis była najpiękniejszą z tegorocznych słuchaczek seminarium. Na drugim roku palmę zwycięstwa za piękność otrzymała Stella Maynard, co prawda wobec niewielkiej, lecz bardziej krytycznej mniejszości wypowiadającej się na korzyść Annie Shirley. Ethel Mayer przyznali kompetentni sędziowie najbardziej stylowe i modne uczesanie. A Janka Andrews, skromna, pracowita, sumienna Janka, zbierała laury na polu gospodarstwa domowego. Nawet Józia Pei także potrafiła zdobyć sobie sławę. Niestety, najbardziej złośliwej panny pośród seminarzystek. Można więc powiedzieć, że wychowankowie panny Stacy wybijali się również na szerszej arenie życia akademickiego. Ania pracowała wytrwale i pilnie. Jej współzawodnictwo z Gilbertem było takie samo jak w swoim czasie w szkole w Avonlea, pomimo że na kursie nikt o tym nie wiedział. Utraciło ono jednak wiele z dawnej zaciętości. Ania nie pragnęła zwyciężyć, aby upokorzyć Gilberta, lecz kierowało nią raczej dumne pragnienie trudnego zwycięstwa nad wartościowym przeciwnikiem. Miła byłaby wygrana, lecz jeśli by ją ominęła, Ania nie uważałaby już, że z tego powodu życie straci swą całą wartość. Poza lekcjami i pracą młodzież znajdowała też wolne chwile na rozrywki. Ania spędzała niejedną godzinę w willi panny Berry, gdzie zwykle w niedzielę jadała obiady i bawiła całe popołudnie. Ciotka Józefina postarzała się, jak sama twierdziła, lecz czarne jej oczy nie straciły przenikliwości. Sprawność zaś języka nie osłabła ani trochę. Nigdy jednak nie czyniła żadnych przykrych uwag Ani, bo dziewczę, tak samo jak kiedyś, było i nadal jej ulubienicą. Ta dziewczynka doskonali się z każdym dniem. Inne dziewczęta męczą mnie, są tak irytująco nudne. Ania posiada tyle barw, co tęcza, a każda z nich jest piękna. Nie jest co prawda obecnie tak zabawna jak wówczas, gdy była jeszcze dzieckiem, ale zniewala do kochania. A ja lubię takich ludzi, bo oszczędza mi to kłopotu zmuszania się do miłości. Zanim się ktokolwiek spostrzegł, zjawiła się wiosna. Wokoło Avonlea przylaszczki wyjrzały spod zeschłych traw pokrytych jeszcze cienką warstwą śniegu,
a jasna zieleń ukazała się w lasach i w dolinach. Ale w Charlottetown zmęczeni seminarzyści mówili i myśleli jedynie o egzaminach. Nieprawdopodobne wydaje się, aby termin był tak bliski, mówiła Ania. A jednak zeszła jesień i jest już tak odległa. Cała zima nauki i wykładów. I nagle, ani się obejrzeliśmy, egzaminy już. Już w przyszłym tygodniu. Wiecie, dziewczęta, nieraz miewam chwilę, gdy egzaminy są w moim pojęciu czymś bardzo ważnym. Lecz kiedy widzę przed sobą te wspaniałe kasztany z nabrzmiałymi pąkami i szawirowe obłoki w górze u wylotu ulic, wtedy egzaminy tracą w moich oczach przynajmniej połowę swojej doniosłości. Janka, Ruby i Józia, które na chwilę wstąpiły do Ani, nie dzieliły tego poglądu. Dla nich przyszłe egzaminy miały zawsze bardzo duże znaczenie. Był o wiele ważniejszy od pąków, kasztanów lub mgieł majowych. Ania, zupełnie pewna, że zda co najmniej dobrze, mogła pozwolić sobie na takie chwile lekceważenia. Ale jeśli czyjaś przyszłość zależy od szczęśliwego trafu, jak to uważały dziewczęta, niezupełnie pewne gruntowności swej wiedzy, nie wolno tak filozoficznie spoglądać na te sprawy. Ubyło mi w ostatnim tygodniu 7 funtów, westchnęła Janka. I nic nie pomogą rady, aby się nie trapić. Ja nawet chcę się trapić. To trochę pomaga. Zdaje ci się, że pracujesz, że starasz się, skoro się trapisz. No, byłoby to coś strasznego, gdybym nie dostała dyplomu po spędzeniu całej zimy w seminarium, po narażeniu rodziców na takie ogromne wydatki. Ja nie troszczę się bynajmniej o to wszystko, zauważyła Józia. Jeśli nie zdobędę w tym roku dyplomu, to zdam w roku przyszłym. Ojciec mój może łożyć na moją naukę. Wiesz, Aniu, Frank Stockley opowiadał, że profesor Tremaine twierdzi, że Gilbert Blythe z pewnością otrzyma medal, a Emilia Clay zdobędzie stypendium Avery'ego. Sprawi mi to przykrość dopiero jutro, zaśmiała się swobodnie Ania. Ale teraz czuję dokładnie, że dopóki fiołki będą kwitły w dolinie poniżej zielonego wzgórza, a malutkie paprocie będą wychylały swe główki wzdłuż Alei Zakochanych, nie zrobi mi to wielkiej różnicy, czy otrzymam stypendium Avery'ego, czy też nie. Starałam się, jak mogłam, najlepiej. I teraz zaczynam pojmować, co to znaczy rozkosz walki. Najpiękniej jest walczyć i zwyciężyć, ale również dobrze jest walczyć i szlachetnie przegrać. Dziewczęta, nie mówmy więcej o egzaminach. Spójrzcie na sklepienie jasnozielonych obłoków nad tymi domami i wyobraźcie sobie, jak ono musi cudnie wyglądać ponad ciemno-purpurowymi lasami puków w Avonlea. Jak się ubierzesz na rozdanie dyplomów, Janko? Spytała praktyczna Ruby. Janka i Józia jednocześnie pospieszyły z odpowiedzią i zaczęła się pogawędka o modach. Tylko Ania z łokciami wspartymi na oknie, ze swą łagodną twarzyczką wtuloną w obie dłonie, z oczami pełnymi obrazów, głucha na paplaninę koleżanek, spoglądała ponad dachy domów, podziwiając wspaniałe sklepienie obłoków oblanych światłem zachodzącego słońca i snuła marzenia o przyszłości. Całe życie należało do niej. Tyle obietnic wychylających się z szeregu przyszłych lat. A każdy rok, jak ponętna róża, wpleciona w nieśmiertelną girlandę.